pani protokół wydrukować w tej chwili oświadczenie. Proszę składać oświadczenie. Oświadczam, że w materii pod tytułem zmiany komunikacji, jak również kwestia wypracowania porozumienia, urząd wykonał wszystko, co jest możliwe, ponieważ zaprosił specjalistów, którzy to porozumienie wypracowali z ZTM-u. Odbyło się spotkanie, wszystko zostało omówione. Jeżeli komisja nie wypracowała w formie wniosków konkretnych, które są zapisane w protokole, to proszę teraz nie mieć pretensji, że cokolwiek urząd czy urzędnicy mogli zrozumieć inaczej niż państwo teraz to wnosicie i podkreślacie. Proszę na przyszłość kończyć swoje posiedzenia jakimiś konkretnymi wnioskami, ustaleniami, a nie, że sobie pogadaliście państwo z przedstawicielami ZTM-u, a teraz macie do nas pretensje, że cokolwiek źle zrozumieliśmy. Poza tym każde posiedzenie jest i powinno być protokołowane i po każdym posiedzeniu urząd powinien otrzymywać wyciąg z wniosków, które zostały. I pani otrzymuje takowy wyciąg. I dzisiaj proszę o protokół i o takowy wyciąg. Nie życzę sobie, ażeby tutaj teraz i za każdym razem oskarżać urząd, że czegoś nie wykonał. Poza tym chciałabym zauważyć, że na dzisiejszym spotkaniu Komisji Wspólnej mamy również dwa bardzo ważne dokumenty i to też proszę tu podkreślić w tym moim oświadczeniu. To są zmiany do budżetu i zmiany do WPF-u. Odnoszę wrażenie tutaj, nie tylko ja, ale w ogóle przedstawiciele urzędu, że ta czcza dyskusja, podkreślam, czcza niewłaściwa, dlatego że nie prowadzi do jakichś konkretnych wniosków wobec sprawy. Ona ma chyba doprowadzić wyłącznie do tego, żeby sobie pogadać i odsunąć kwestię tak ważną, jaką są zmiany do budżetu i do WPF-u. Takie odnoszę wrażenie, bo czasu tego mamy mało. Mamy dzisiaj czas do godziny 17. Oświadczam, że ja wtedy na pewno wyjdę z tego posiedzenia, dlatego że mamy delegację francuską, którą gościmy i ja muszę im poświęcić czas. Twoje doświadczenia. Dziękujemy. Ja nie będę składać oświadczeń. Ja się zastanawiam. Nie chciałbym w formie oświadczenia, ale pani wójtą, ja odczuję się tutaj naciskany i wywierana jest jakaś presja, że my musimy dzisiaj budżet i WPF uchwalić, a przecież... Omówić to możemy, tylko w części, bo jest bardzo wiele tak kwestii niejasnych, że ja na przykład jestem ciekaw, skąd się biorą takie wysokie dochody u nas w tym WPF-ie w 2013-2014 roku, to już w ogóle tak wysokie wydumane jakieś domy. Nie zdążymy państwu powiedzieć, jeśli będziemy... No, ja myślę, że i tak dzisiaj chyba, nie wiem, czy w ogóle jest sens w ogóle ruszać ten WPF dzisiaj, bo to jest tak obszerny dokument i tutaj jest tyle zadań dziwnych wprowadzonych jakimiś takimi dziwnymi... Ja za chwilę wprowadzę państwa do tego WPF-u, jeśli mi pozwolicie i przejdziemy do tego meritum, ale... Nie, ale ja chciałem się tylko odnieść do tego, co pani mówi powiedziała, no naciskanie teraz na nas, żebyśmy my to szybciutko zrobili, bo się pali, no to chyba nie jest właściwe. Nie naciskam na państwa, żebyście szybciutko klepnęli, ale żebyśmy w ogóle przeszli do tego meritum omawiania zmian do budżetu i zmian do budżetu. Ale ta uchwała, którą mamy podjąć, ona się wywiąże z budżetem, przede wszystkim z budżetem, więc... Kosztami na długie lata. To by było skutki na ten rok i na następny. Więc proszę o konkretne wnioski, które były złożone na spotkaniu z ZTM-em i konkretne wnioski z dnia dzisiejszego. Panie Dominie, wnioskuję, pan składając wnioski, miał również potwierdzenie z biura podatkowego, że one wpłynęły. Ponieważ okazuje się w tej chwili, że wnioski, które wiem, że pan przesyła, są nieprzesyłane. Chciałabym mieć na to dowód, żeby nie było tego typu oskarżeń w kierunku biura rady. Panie sekretarzu, jakie wnioski przesyłane?
Pięć wniosków zostało złożonych. Punkt pierwszy, radny Dorna, proszę o rozważenie małej kępki Dąbrowa za Krzewą. Punkt drugi, przewodnicząca Rady Gminy, pani M. Gąsiorowska, wnioskuje o przeanalizowanie rezygnacji z dużego autobusu do Gołusek i stworzenie nowej linii obsługiwanej przez busa, która połączy Gołuski z dworcem PKP w Palędziu lub do Bielu. Punkt trzeci, radna uwaga. A mogę dokończyć? No, panie burmistrzu, nie dodaję, tylko nie pozwoli panu sekretarzowi przeczytać. Proszę czytać. Punkt trzeci. Radna Łopatka wnioskuje o przedstawienie nowych wariantów komunikacji pod względem finansowym. Punkt czwarty. Przewodnicząca Rady Gminy pani M. Gąsiorowska. Wniosek wynikający z dyskusji. Nie godzimy się na likwidację linii do Piewałgrodu. Punkt piąty Rady Przystawki wnioskuje o przedstawienie wyliczeń finansowych z ewentualnej linii przebiegającej wzdłuż ulicy Szarotkowej w Skórzewie, jeśli będą możliwości usunięcia tak zwanego wąskiego gardła. Wypis przygotował dane uczestnicy. Gdzie to macie? Gdzie są te analizy? Ale czy... Teraz analizy chcecie? Półtorej tygodnia to jest wystarczający czas na to, żeby... rozwiązania komunikacyjne. 5 lat wam wystarczy? Proszę nie zadawać takich dziwnych pytań. Proszę takie dziwne odpowiedzi, to muszę dziwne pytania. Tak jest. Ja przestanę odpowiadać na dziwne pytania. Najpierw były odpowiedzi, później. Nie mam. Proszę nie powiedzieć, panie, przepraszam, panie sekretarzu, proszę zauważyć, który z tych wniosków dotyczy tego porozumienia, konkretnie na linie 103 i 116. Proszę, który z tych wniosków? Generalnie punkt drugi wnioskuje o przeanalizowanie rezygnacji z dużego autobusu do Gołusek i stworzenie nowej linii obsługiwanej. To jest dokładnie to, co wynika z tego od 1 października. Dzisiaj przedstawiliśmy państwu propozycję ograniczenia liczby połączeń, tak? I ustaliliśmy tutaj, państwo podjęli stanowisko, żeby ograniczyć z 18 do 8. I moim zdaniem to jak najbardziej jedno z drugim tutaj współgra. Proszę mi pokazać, co jeszcze tutaj jest związane ze Tak, ale nie jest to związane z porozumieniem, bo jeżeli nie miało być połączenie w drugą stronę z Gołusek, w stronę Palędzi, ewentualnie do Piewa, byłoby to robione busami i nie jest to związane z porozumieniem. Byłyby to lokalne linie takie jak nie z Kodzicami, a to nie wiem, nie zrobiłem, bo może być. Jeżeli byśmy zamienili ten transport, spróbuję pani chwilę odpowiedzieć. Proszę o ciszę. Ja spróbuję pani chwilę odpowiedzieć. Jeżeli by była propozycja, czy wynik naszych rozmów taki, że z Gołusek byśmy wozili tych ludzi busami albo do Palędzia, albo do Dopiewa, albo jeszcze w innym kierunku, to nie miałoby to związku z tym porozumieniem. Tak. Nie miałoby? Nie miało. Wtedy na pewno by miało związek z tym porozumieniem, ponieważ w tym porozumieniu nie byłoby wpisane linii do Gołusek. Jak może pan powiedzieć, nie byłoby to związane z tym porozumieniem? A dlaczego nie miałoby to dotyczyć linii dzisiejszej 116 z Gołusek w stronę Poznania? Dlatego, żebyśmy zastąpili to liniami busami. Tym bardziej po informacji, że jeżdżą cztery osoby. To było wynikiem informacji, którą żeśmy tu dostali, że jeżdżą maksymalnie cztery osoby. Od państwa. I dlatego żeśmy zastanawiali się nad tym i ten był wniosek, żeby zmienić to na inny środek transportu, a nie wozić takimi dużymi autobusami. Ja tylko spróbuję... Które z tych osób dojeżdżają do końca do Unikowa, a które osoby wysiadają na przykład po drodze w komornikach? Jeżeli mogę zrezygnować o linii dłużej z porozumieniem, to jak my możemy zdecydować o linii dłużej z porozumieniem, czy jest w ogóle możliwość zrobienia tego porozumienia, tak? My mamy zrezygnować i potem co? Jeżeli nie mamy tylko tego typu analiz, to nie wiem, czy zasadnie jest zmniejszanie ilości tych kursów. Dokładnie. Bo to też można tak powiedzieć, ale jeżeli pan mówi, że
zamiana innego środka transportu tam, o którym mówiliśmy, nie ma związku ze z tym porozumieniem, to pewnie siedzimy na innych wieku, na inne zdanie.